Aktualnie znajduję się na skrzyżowaniu 97 Avenue z Avenue z Hope Avenue. Czekam na Boraza. Boraz znalazłem go na takim portalu, nazywa się Kijiji. Jestem bardzo popularny w Kanadzie. Jeżeli potrzebujesz dojazdu lub czegokolwiek, po prostu dajesz tam znać i albo za drobną opłatą, za darmo pomagają tobie. Ja właśnie z tej opcji skorzystam, mam nadzieję. Albo zawsze czekam, no ale dajcie mi chwilę. Jest jeszcze przed 6. Cała historia zaczęła się na portalu kijiji.ca. Jest to kanadyjska strona, na której możesz znaleźć różnego rodzaju ogłoszenia. I w dziale dokładnie community znaleźć można pod dokładnie zakładką rate share osoby, które oferują miejsce w samochodzie. Czyli wymieniamy szybko cały formularz I want for free, wpisujemy w tytule miejsce docelowe, miejsce, z którego chcemy wyruszyć, no i zostaje nam tylko opisanie swojej sytuacji i dlaczego będziemy wyborowymi towarzyszami podróży. Warto zamieścić, jeżeli oczywiście posiadamy różnego rodzaju linki do naszego fanpage'a czy strony internetowej, podnosząc naszą wiarygodność. No i poza tym możemy dać również różnego rodzaju zdjęcia, filmiki. Te opcje na portalu Kijiji jednak są płatne. Podstawowa i standardowa wersja jest darmowa. Nie pozostaje nam nic innego jak zamieszczenie tego postu, czasami kilkakrotnie, no i oczekiwanie na rezultaty. No i pewnego dnia otrzymuję wspaniałą wiadomość, że Boraz zaoferował samochód w tych dniach, które nam pasują, więc nie pozostaje tylko spakowanie plecaka i ruszyć w kanadyjskie bezdroża. Droga z Grand Cache do Cover Hill Lodge prowadziła przez przepiękny Park Narodowy Jasper. No i jesteśmy na miejscu, bardzo gładko to poszło. Teraz czekam na kolejną osobę, która mnie odbierze za jakieś półtorej godziny. Jedna kawka i na jakich ciało. No to małe podsumowanie. 650 km w kanadyjskich górach, budżet 0 zł. Kolejnym punktem wyprawy było spotkanie Larego, 66-letniego kanadyjskiego kowboja, z którym wspólnie miałem udać się w głąb kanadyjskiego buszu do Cover Hill Lodge, gdzie oczekiwała na niego i na mnie jego małżonka Marlene. Właśnie dojechałem na miejsce, prawie na miejsce, pozostał ostatni etap podróży, który pokonamy tą łodzią. Kurde, jak się znalazłem. Jest trochę chłodnie, jest to tak zwany jest mikroklimat. Czekam na Larego. Teraz już teraz podjęcie drugą stronę rzeki. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat innych sposobów podróżowania bez pieniędzy, zasubskrybuj kanał Flyaway TV. Pamiętaj, szczęście mija tych, którzy nie wątpią. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć!